Adam Romanowski, czas na elementarz. W dzisiejszym odcinku nowoczesne technologie w wyczynowym sporcie pomagają bić rekordy i walczyć z dopingiem. Sztuczny nos, czyli komputer, który wie, czym to pachnie, oraz e-ogród, swoje klomby i rabatki piękniejsze od klombów sąsiada. Na razie tylko w internecie. Idziesz, dawaj go, tego brzuchu, no dajesz. O rany, chłopie, więcej pracy. Do starego jak świat sportu powiedzonka, to trening czyni mistrza, w ostatnich latach należy dorzucić jeszcze słowo technologia. To właśnie technologia pozwala bić kolejne rekordy świata, osiągać kolejne granice możliwości ludzkiego organizmu i przyłapywać tych sportowców, którzy te granice biją przy pomocy niedozwolonych środków. Podstawowe parametry mówiące o wydolności organizmu to maksymalny pobór tlenu oraz tak zwany próg beztlenowy. Widzimy właśnie pomiar tych wielkości u kolarza amatora. Komputer mierzy wykorzystanie tlenu przez organizm, we krwi sprawdzany jest poziom mleczanu, co pozwala wyznaczyć próg beztlenowy. Jest to moment, gdy nasze mięśnie przestają zużywać tlen transportowany wraz z krwią i przechodzą na zarządzanie kryzysowe. Wykorzystują wtedy zapasy własne związków wysokoenergetycznych, gromadzonych na ciężkie chwile maksymalnego wysiłku. Okazuje się, że wyczynowcy potrafią wykorzystać nawet dwa razy więcej tlenu niż nieusportowiony pracownik biurowy. Zaś próg beztlenowy im wyższy, tym lepiej znosimy długotrwały wysiłek. A u jakich zawodników jest on najwyższy? Kolarzy, biegaczy, wioślarzy. Ci zawodnicy, tak to nazywamy, mają przesunięty próg beztlenowy w kierunku wyższych obciążeń wysiłkowych. To znaczy oni są w stanie przy stosunkowo niskich stężeniach mleczanu, albo inaczej przy pewnej równowadze mleczanowej, gdzie mleczan nie zwiększa się, a jest na pewnym poziomie, wykonywać długotrwałe wysiłki. Test wydolności beztlenowej da się wykonać tylko przy maksymalnym krótkotrwałym wysiłku. Tylko jak taki wysiłek wywołać? Sam komputer i ergometr nie wystarczą. Konieczna jest jeszcze właściwa motywacja. Wykres mocy możemy porównać z tym sprzed roku i ocenić ewentualne postępy. Inny wykres, który warto przeanalizować, to krzywa kopniaka. Tak, tak. Zawodnicy sportów walki mają do dyspozycji specjalne stanowisko badawcze, gdzie mierzona jest siła i precyzja ciosu oraz prędkość reakcji. To nieoceniona pomoc dla trenerów oraz możliwość bezbolesnej i obiektywnej weryfikacji, kto potrafi najmocniej przyłożyć. Ciekawe wyniki daje pomiar wyskoku. To jeden z najważniejszych parametrów dla chociażby siatkarzy. Komputer prócz wysokości analizuje to, co dzieje się z naszym ciałem przed oderwaniem się od ziemi. Jak zbieramy się do wyskoku i czy potrafimy należycie amortyzować zeskok? A kto skacze najwyżej? No tak, to było do przewidzenia. Reprezentacyjni siatkarze takie wyniki uzyskują bez niedozwolonego dopingu, ale to niestety nie dotyczy wszystkich sportowców. By się o tym przekonać, udajmy się do laboratorium antydopingowego. Znajdujemy się w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. Za nami pracownia chromatografii gazowej i spektrometrii MAS. W miarę nowoczesna technika do wykrywania nie tylko środków dopingujących. Współczesne nosy antydopingowe to przede wszystkim chromatografy. Cieczowe i gazowe potrafią wykryć we krwi i moczu sportowca praktycznie każdą substancję, która mogłaby wypaczyć wynik rywalizacji. Największy problem eksperci mają, gdy zawodnik przyjmie coś, co normalnie występuje w ludzkim organizmie. Na przykład erytropoetyna, którą ma w sobie każdy z nas. Przyjęta w dodatkowej dawce zagęszcza krew, poprawiając jej wydajność transportową. Ponieważ takie poprawianie krwi jest zabronione, naukowcy wymyślili, jak odróżnić zewnętrzną erytropoetynę od normalnej. Proszę bardzo,
Po elektroforezie i po traktowaniu odpowiednim znacznikiem, naturalna świeci inaczej niż ta nielegalna. Oszustwo widać jak na dłoni. Ten z kolei aparat, przypominający dużą pralkę, to jeden z najbardziej wyrafinowanych detektorów. Izotopowy spektrometr masowy. Potrafi odróżnić syntetyczne hormony we krwi zawodnika od tych produkowanych przez ludzki organizm. Sprytne! Podobno można też wykryć niedozwoloną transfuzję krwi przed zawodami na podstawie kształtu jej elementów morfologicznych. Ech, mając w pamięci los nerdowskich lekkoatletek, chyba lepiej dać się od razu sfaulować. W świecie przyrody mało jest instrumentów bardziej wyczulonych na zapachy niż psie nosy. Spieszę donieść, że właśnie wyrosła im konkurencja i to w dodatku zupełnie obojętna na piękną woń kabanosa. Czy zapach można zmierzyć? Czy urządzenie potrafi się zorientować, czy coś pachnie, czy, przepraszam, śmierdzi? Zanim odpowiemy na to pytanie, warto dowiedzieć się, czym jest zapach. Zapach jest to informacja przekazywana na drodze chemicznej. To znaczy nośnikami tej informacji nie są fale elektromagnetyczne, ale po prostu molekuły odpowiednich związków chemicznych. Wrażenie zapachowe powstaje w momencie, kiedy taka molekuła tego związku zapachowego zderzy się z receptorem. W nosie ludzkim mamy około 1000 różnego typu receptorów węchowych, to znaczy białek receptorowych tak naprawdę. Wrażenie zapachowe nie powstaje w wyniku, powiedzmy, identyfikacji poszczególnych molekuł, tylko to jest efekt całościowy. Dlatego mówimy, że nasz nos reaguje na profil zapachowy, który powstaje w wyniku działania tych wszystkich receptorów. I właśnie tak działa nos elektroniczny, gdzie odpowiednikiem naszych receptorów węchowych jest matryca czujników umieszczona w niepozornej obudowie. Każdy z czujników matrycy odpowiada za detekcję innego rodzaju substancji aromatycznej. Ponadto mierzona jest temperatura oraz wilgotność powietrza unoszącego zapach. Dane z matrycy przekazywane są do komputera, na którym analizowany jest powstały profil zapachowy. Zobaczmy, jak urządzenie zareaguje na etanol. Substancja mocno pachnie. Niektórzy lubią tę woń, dla innych jest to ewidentny smród. Sztuczny nos zaciąga się i granica zostaje przekroczona. System sygnalizuje zanieczyszczenie powietrza. Faktycznie, w naszym laboratorium już pachnie jak w gorzelni. Za interpretację wyników i klasyfikację profilów zapachowych odpowiada sieć neuronowa. To komputerowy program, którego działanie wzorowane jest na ludzkim mózgu. Sieć neuronowa potrafi się uczyć i wprowadzać uogólnienia do wyników obliczeń. A zatem, skoro komputer wie, co pachnie i jak pachnie, to może potrafi również wygenerować zapach. Owszem, to możliwe. Istnieją eksperymentalne kina zapachowe oraz komputerowe syntetyzery woni. Można je już kupić, podłączyć do portu USB i wąchać. Jest jednak pewien szkopuł. Naturalnym ograniczeniem jest może nie tyle generacja określonego zapachu, co potem pozbycie się tego zapachu. Neutralizacja zapachu to polega na wprowadzeniu innych molekuł, które się łączą z pewnymi molekułami, ale nie ze wszystkimi. Czyli zmienia się zapach, powstaje inny trochę zapach, ale też śmierdzi. To jest glicynia. Prawda, że fajnie zakwitła? Żeby zakwitła, trzeba było ją jesienią ubiegłego roku przyciąć, tuż przy piątym pędzie. To jest kiwi. Niestety na to, żeby miało w Polsce owoce, nie ma najmniejszych szans. To wszystko wiem z portali e-ogrodniczych. Przy pomocy myszy komputerowej można bez trudu dokopać się do takich kwiatków.
zwiedzać wirtualne ogrody, publiczne, prywatne, botaniczne. A nawet kuchenne. Ale przede wszystkim można znaleźć inspiracje, porady i recepty na własny ogródek. Ogródkowi pasjonaci mają do dyspozycji kilka bardzo obszernych i stale aktualizowanych portali. Na www.poradnikogrodniczy.pl każdy szczęśliwy posiadacz kawałka ziemi pod uprawę może skierować swoje pierwsze kroki, jeszcze zanim w naszym ogródku albo balkonie cokolwiek się zazieleni. Interesuje nas po prostu ładny trawnik? Ogród wiejski, chiński? A może ogród jednokolorowy, na przykład różowy? Serwis poleca do takiego ogrodu na przykład różaneczniki, zwane też rododendronami. Różowe odmiany tulipanów, powojników, czyli klematisów, no i oczywiście róże. Ci, których nie interesują gotowe rozwiązania, mogą puścić wodze fantazji i zabawić się w wirtualny ogród, czyli użyć programu do trójwymiarowego projektowania. Tego typu programy po polsku są na razie płatne, natomiast za darmo dostępny jest w internecie bardzo zgrabny wirtualny ogródek po angielsku ze strony BBC. Przy jego pomocy można stworzyć samemu taką oto zieloną scenerię. Oprócz kwiatów, krzewów i drzew do wirtualnego ogródka można też wstawić takie elementy jak meble ogrodowe, fontannę, czy małą szklarnię. Nawet dla znających angielski nieco kłopotliwe może być wybieranie roślin. Na szczęście na stronie poradnikogrodniczy.pl można zaopatrzyć się w tak zwaną łatkę, czyli plik częściowo spolszczający wirtualny ogród. Oprócz wirtualnych zabawek na internetowych stronach ogródkowych można zasięgnąć też oczywiście wszelkich porad praktycznych, na przykład jakich narzędzi używać, jak nawozić ziemię przed sadzeniem lub jak zwalczać chwasty. Tego typu porady są zamieszczane nie tylko w tradycyjnych formach. Poradnik ogrodniczy udostępnia nam także filmy, na przykład o tym, jak przesadzać rośliny doniczkowe. Szanowni Państwo, zima to okres, w którym wiele roślin domowych przechodzi okres spoczynku. Albo jak sadzić krzewy na balkonie. Nie brakuje też ogrodniczej rozrywki. Wśród filmów dostępnych na stronie www.superogrod.pl można obejrzeć takich oto zielonych łowców much w akcji. Na koniec warto jeszcze dodać, że w internecie jest także miejsce dla tak swoiście polskiej tradycji, jak uprawa ogródków działkowych. Na stronie miesięcznika Działkowiec, oprócz kącika porad i galerii najładniejszych działek, funkcjonuje coś w rodzaju giełdy ogrodniczej. Jak widać, warto czasami trochę zwolnić tempo i przekonać się, że działka nie musi zawsze kojarzyć się wyłącznie z rynkiem nieruchomości, a kapusta i sałata z zawartością portfela. Grajmy w zielone.